Koniec roku przyniósł nam w zasadzie to samo co początek bieżącego roku, a mianowicie dalsze zmagania się z obostrzeniami związanymi z epidemią COVID-19. To oczywiście trudna sytuacja dla hodowców bydła, jak i również dla przetwórców mleka, ale chyba w tej chwili już do tej sytuacji wszyscy trochę przywykliśmy i zarówno jak i hodowcy, jak i zakłady mleczarskie podchodzą do niej zupełnie inaczej. Oczywiście muszą być stosowane restrykcje zalecane w tym wypadku, ale myślę, że teraz tą sytuację mniej odczuwajmy my wszyscy w porównaniu do tego, co działo się na początku bieżącego roku, a tak naprawdę od marca bieżącego roku. Oczywiście chcielibyśmy tej normalności, która mamy nadzieję, że nadejdzie w roku 2021, ale w numerze 12 hodowli chołobydła powracamy po raz kolejny do zmagania się z SARS-CoV-2 i pokazujemy, jak sobie radzą z nią hodowcy bydła mlecznego, jak sobie radzą zakłady mleczarskie. Sporo rozmów w tej kwestii. No i oczywiście pokazujemy również, jak radzi sobie Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka, która na co dzień dostarcza bardzo ważne usługi dla hodowców, bez których tak naprawdę trudno zarządzać stadami bydła mlecznego w naszym kraju. Zresztą nie tylko. Co jeszcze w numerze 12, bo oczywiście zapraszam Państwa serdecznie do lektury numeru 12. Otóż w końcu udało nam się pojechać do Mrągowa i chcemy i przedstawiamy najnowszą inwestycję Mlekpolu, czyli ogromną proszkownię w tymże mieście. Rozmawialiśmy z dyrektorem tej proszkowni o planach też związanych z produkcją mleka przez hodowców, no bo żeby sproszkować mleko, to ten surowiec będzie potrzebny. Pytaliśmy między innymi o to, jak właśnie na tą relację pomiędzy hodowcami a samym Mlekpolem sytuacja się przedstawia i jak ona będzie wyglądała w przyszłości. Oczywiście, jeżeli chodzi o kwestie ocenowe, to proponujemy po raz kolejny artykuł naszych specjalistów, doradców Polskiej Federacji. Oni w tej chwili, co jest bardzo cenne zresztą, pokazują, że mają ogromną wiedzę i w tej chwili prezentujemy taki cykl artykułów Rok życia ołówki, czyli jak zaprogramować młode zwierzę na to, żeby kiedyś było wydajne i zdrowe tak naprawdę, no po to, żeby zarabiać pieniądze na produkcji mleka, mówiąc krótko. Jeszcze oczywiście dużo spraw hodowlanych w numerze 12, między innymi rankingi jałówek według indeksu ekonomicznego, indeksu jakże potrzebnego dla wszystkich hodowców bydła i producentów mleka. No i co najważniejsze, przedstawiamy nowe cechy, które weszły do ceny wartości hodowlanej bydła mlecznego. Bardzo ciekawy artykuł o cechach zdolności udojowej, które pojawiły się już tak naprawdę po raz pierwszy w ocenie grudniowej. Tradycyjnie u nas pan dr Smulski, czyli kwestie związane ze zdrowiem wymiar mlecznych przede wszystkim. Oczywiście pan profesor Kowalski, tym razem zarządzanie silosami i żywienie bydła mlecznego. Takich informacji wydaje mi się, że nigdy nie jest za mało. Oczywiście masę jeszcze innych ciekawych artykułów. Polecam Państwu serdecznie numer 12 hodowli chowobydła. I cóż, jeszcze w starym roku chciałem życzyć Państwu na nowy rok no chyba normalności. Mam nadzieję, że tego sobie wszyscy życzymy, żeby broń Boże nie dotykały nas jakieś kolejne lockdowny i konieczność tak naprawdę siedzenia w domach, aczkolwiek my sobie zdajemy sprawę wszyscy, że tak naprawdę hodowcy nie mogą chorować i nie mogą sobie na to pozwolić, no bo nikt im nie pomoże w gospodarstwie tak naprawdę i nikt za nich nie zrobi tej jakże ciężkiej i potrzebnej dla wszystkich konsumentów pracy. Bardzo serdecznie polecam numer 12 hodowli chowobydła, Radosław Iwański, redaktor naczelny tegoż czasopisma.